Z czasem Adwentu związana jest również postać świętego Jana Chrzciciela, poprzednika pańskiego. Jan Chrzciciel jest jednym z bohaterów Adwentu, ponieważ wzywa każdego z nas do nawrócenia, do przygotowania drogi na przyjście Pana. On jest tym głosem wołającym na pustyni, głosem, który ma zmobilizować nas do porzucenia dotychczasowej drogi naszego życia i rozpoczęcia procesu nawrócenia. Ikona świętego Jana Chrzciciela przedstawia go trzymającego w jednej dłoni zwój. Na tym zwoju wypisane są różne fragmenty, różne teksty biblijne. W każdym razie w ten sposób trochę może symboliczne przedstawione jest, że Jan Chrzciciel jest owym zapowiadanym przez proroków Starego Testamentu poprzednikiem pańskim, że jest tym, który miał przygotować drogę dla Chrystusa. Czasami właśnie jest to fragment z proroctwa Malachiasza, który mówi o aniele, który ma poprzedzać Mesjasza przed jego przyjściem, który będzie prostował drogę dla Pana. Na tej ikonie anioł pustyni, zgodnie ze słowami właśnie proroctwa Malachiasza, Jan Chrzciciel jest przedstawiony ze skrzydłami. Anioł to nie natura, ale to funkcja, to rola, jaką zarówno istoty niebiańskie, duchy czyste, które służą na co dzień wobec Boga i wobec ludzi, pełnią, ale także posłannictwo człowieka. Stąd Jan Chrzciciel jest nazywany aniołem. Ten tytuł anioła, czyli posłańca, odnosi się również do samego Jezusa Chrystusa. On jest aniołem Nowego Przymierza. Jan Chrzciciel przedstawiony ze skrzydłami, Jan Chrzciciel przedstawiony w szatach granatowej, zielonej, najczęściej w tych barwach. Może to wzbudzić nasze zdziwienie, dlaczego sierść wielbłądzia, którą rozpoznajemy jako szatę, w którą jest odziany Jan Chrzciciel, jest koloru niebieskiego. To jest dziwne, no przecież nie ma takich wielbłądów, które by miały taką sierść. Nie chodzi o pewne fakty, o pewne odwzorowanie pewnej rzeczywistości, ale właśnie o symbolikę. Ten granatowy kolor szaty mówi o jego boskim posłannictwie, że on został posłany, aby objawić Boga, Boga, który wcielony przychodzi na ziemię. Wyraża to też dłoń, a właściwie palec, którym wskazuje baranka. Ten baranek na ikonie jest w takich sferach niebiańskich. Ma też aureolę, nimb wokół głowy krzyżowy, który jest charakterystyczny dla osoby Jezusa Chrystusa. A zatem tym barankiem wiemy, że jest Chrystus i Jan Chrzciciel wypowiedział te słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I wtedy na te słowa uczniowie Jana od niego odchodzą, a dołączają do grupy uczniów Jezusa Chrystusa. Bo taka jest misja Jana. On miał tylko przygotować drogę Panu, a później odejść. Stąd też ważnym wydarzeniem w jego życiu jest jego męczeńska śmierć. Wyrażono w sposób symboliczny w kolorze zielonym jednej z szat, tej wierzchniej szaty, płaszcza, którym jest przyodziany. To kolor męczeństwa, to kolor życia, ponieważ prawdziwe życie zaczyna się w chwili śmierci, bo nasze życie jak ziarno musi zostać wpuszczone w ziemię, musi obumrzeć, aby z niego mogło powstać życie i aby to życie przynosiło owoce. To, co też jest charakterystyczne, przyglądając się twarzy Jana Chrzciciela, ten człowiek miał zaledwie 30 lat, kiedy zmarł. A jego rysy twarzy nie należą do młodzieńca 30-letniego, ale do człowieka już bardziej dojrzałego. Fryzura także jest taka, powiedzmy, no mało stosowna dla ikony, lepiej na wizerunkach pięknie, gładko uczesane fryzury,
Natomiast u świętego Jana Chrzciciela zarówno broda, jak i włosy są w nieładzie. W ten sposób ikonografia wschodnia, bizantyjska, przedstawia ludzi tak zwanych szaleńców bożych, czyli takich, którzy żyją w sposób niekonwencjonalny, którzy nie trzymają się etykiety, zasad takich społecznych, ogólnie przyjętych. Jan Chrzciciel żyje na pustyni, czyli wyłamuje się spod tego schematu, który narzucała ówczesna kultura. Żywi się nie przy stole, ale właśnie na pustyni, żywi się szarańczą, miodem, prowadzi takie, powiedzmy, dzikie życie. To typ ikonograficzny właśnie osób szalonych dla Boga, w którym w prawosławiu czy w kościele grekokatolickim tego typu ikon nie brakuje. Jan Chrzciciel, anioł pustyni, przemówił, będąc głosem Boga, wypowiadając najważniejsze słowo: oto Baranek Boży, wskazując na Chrystusa.